Cześć, siemanko, z tej strony Pablito. Witam Was serdecznie w nowej serii. Zagramy sobie w grę The Vanishing of Ethan Carter. Grę taką mroczną przygodówkę, gdzie w główną rolę wcielamy się w detektywa Pablo Pola Prospero, który ma zdolności paranormalne, potrafi rozmawiać ze zmarłymi oraz ma wizje, które przybliżają go ostatecznie do rozwiązania śledztwa, które prowadzi. Śledztwo, którym zajmiemy się w tej grze, jest jego ostatnim, a mianowicie chodzi o tytułowe zaginięcie Ethana Cartera. No i mam nadzieję, że wspólnie uda nam się tą przygodę jakby przeżyć i zobaczymy, czy uda nam się odnaleźć zaginionego chłopca. Gra jest polskiego studia The Astronaut. Więc tym bardziej, tym chętniej w nią zagram. Chciałbym zobaczyć, jeszcze nigdy nie grałem w sumie w rodzimą produkcję. No dlatego już bez zbędnego przedłużania po prostu rozpocznijmy nową grę. Ja to już wcześniej sobie troszeczkę nagrywałem, patrzyłem jak to w ogóle się nagrywa i czy to jest w ogóle w miarę widoczne, ale jest ok, więc możemy śmiało rozpoczynać przygodę. Więc rozpocznij nową grę. Obecny zostanie nadpisany. Tak. Niniejsza gra jest podróżą bez przewodnika. Nie znałem Ethana Cartera, ale on znał mnie. Gdzie policja nie pomoże, a ksiądz nie uwierzy, tam wzywany jest Paul Prospero, czyli ja. Dzieciaki takie jak Ethan piszą listy. Dostaję ich mnóstwo. List od Ethana wyglądał jak każdy inny, ale były w nim rzeczy, o których żaden mały chłopiec nie powinien wiedzieć. Są miejsca, o których istnieniu niewiele osób ma pojęcie. Ethan znał je na wylot. Jeszcze zanim wszedłem do Red Creek Valley, czułem wciągającą mnie tam ciemność. Wiedziałem, że Ethana Cartera nie znajdę, pukając do drzwi jego domu. Na to było za późno. Żeby go odszukać, musiałem zrozumieć, co to miejsce próbowało przede mną ukryć. No i dobra, wygląda na to, że mam już kontrolę nad naszym detektywem. Gra ogólnie tak na pierwszy rzut oka wygląda bardzo ładnie. Ciekawe, czy możemy się tam cofnąć. Co prawda zawsze mówią, żeby nie iść w stronę światła. Ale, o, możemy biegać. Co jeszcze możemy robić? Tutaj widzę, że kucamy. Czy to w ogóle się... Tak. Chciałem zapytać, czy to w ogóle się oddala, czy przybliża. Nie mamy chyba nic takiego jak latarka. Więc tylko to światełko na końcu tunelu jest takim naszym jedynym źródłem światła. Aha, zdobyłem właśnie trofeum The Tunnel. Tak w ogóle to nie wiem, czy czasem nie jesteśmy dosłownie w tym samym miejscu, w którym byliśmy wcześniej. Okej. Idziemy po prostu w takim razie dalej przed siebie. Gra ogólnie jest z otwartym światem. Okej. Trochę się przestraszyłem, nie będę ukrywał, że nie. Aha. Czyli domyślam się, że musimy znaleźć tego kilka i to nam się złoży w jakąś
całość, tak? No dobra, wobec tego wróćmy tutaj, poprzechodzimy sobie jeszcze tutaj w kilka miejsc. Znaczy w kilka, tutaj nie mamy jakiegoś specjalnego pola manewru, mamy tylko to dookoła, ale skoro tutaj coś występuje już w kółko, to wobec tego wejdźmy sobie tutaj w tą ścieżkę. Okej, domyślam się, że w tej grze raczej nie mogę zginąć, więc to będzie wszystko tak po prostu sobie przelatywało mi przed oczami, albo wyskakiwało gdzieś obok. Gra ta naprawdę teoretycznie nie jest horrorem, ale tak jak została ona opisana jako mroczna przygodówka. Więc jestem bardzo ciekawy, co mroczna. Czy to też coś jest? Tak. To akurat widziałem, jak leży. Wyczuj. Wygląda to, że brakuje nam jeszcze środka. Czy to gdzieś tu? Brakuje nam jeszcze środka i. No i zobaczymy, co się stanie. No w sumie ciężko powiedzieć i. Aczkolwiek dużo tych pułapek tutaj dookoła. Jestem ciekawy, czy ktoś, kto to tutaj umieścił, chciał coś ukryć, czy to jest jakieś zabezpieczenie przed czymś? Przed kimś? Okej, sprawdźmy. No dobra, przeniosło nas w jakieś miejsce. Bardzo takie, rzekłbym, niepokojące. Co musimy tutaj znaleźć w takim razie? Bo domyślam się, że gdzieś nas przeniosło w czasie. Nie, nie w czasie, bo wszystko wygląda tak samo. Znaczy, no nie wszystko wygląda tak samo, no bo nie było wcześniej tamtych czaszek wszystkich. Zbadajmy sobie jeszcze tutaj wszystko to, co mamy do zbadania. Bo tak sobie pobiegłem w jedną stronę tylko. O, tu coś mamy. Czytaj. Soki. Starzec codziennie przychodził do lasu, aby pić sok drzew. Po drodze musiał omijać wiele niebezpiecznych pułapek. Mieszkańcy wioski sądzili, że mężczyzna ukrył w lesie amulet z jadeitu. Starzec chciałby tak sądzili, gdyż dzięki temu zajęci byli szukaniem w lesie skarbu, a nie piciem soku, który należał do niego. Pewnej chłodnej jesiennej nocy ktoś wzniecił w lesie pożar, a ogień rozprzestrzenił się na wioskę. Starzec zdołał uciec płomieniom, pokrywając się sokiem drzew. Kiedy wrócił do wioski, został tam jedynie kości jej mieszkańców. Starzec usiadł i zapłakał, a potem znalazł więcej soku. No dobra. Mita, Akceptuj. mówiłem ci, żebyś się tu nie bawił. Ale dziadku, napisałem coś dla ciebie. To miłe. Dziękuję. Ale idź już, przeczytam później. Okej, zdobyłem kolejny trofeum, nazywa się SAP. Czy to jest ta sama notatka? Tak, odłóż, ale tutaj mamy jeszcze jakiś wycinek z gazety. One dead in house fire. Po
Pożar domu, śmierć kobiety, Jeff Jurumu, hrabstwo Bayfield. Jak informują funkcjonariusze Straży Pożarnej hrabstwa Bayfield, w środę rano ogień zniszczył zabytkowy dom w Red Creek Valley. Kiedy w stojącym na odludziu budynku przy Old Ogden Road numer 46, który niegdyś należał do Alberta Vandergriffa, wybuchł pożar, sześcioro członków rodziny spało. 58-letnia Gail Carter zmarła na miejscu. Jej pięciorgu krewnym udało się uciec. Edwin, 62-letni mąż zmarłej, powiedział śledczym, że nie wyklucza, iż mógł zasnąć z zapalonym papierosem w dłoni. Strażacy zostali wysłani na miejsce zdarzenia o godzinie 1:22 w środę i prowadzili działania mniej więcej do godziny 5. 4 godziny później wrócili w celu ugaszenia ognia, który w kilku miejscach rozgorzał na nowo. Po burzliwej rozprawie wciąż brak odpowiedzi dla spadkobierców Vandergriffów. Hrabstwo Bayfield. Członkowie rodziny Vandergriffów ponownie spotkali się dzisiaj w sądzie hrabstwa, aby omówić przyszłość fortuny, która pozostaje w depozycie od 1961 roku, kiedy to patriarcha rodu Albert Vandergriff zginął w wypadku w kopalni. Miał 71 lat. Zdarzenie to doprowadziło niemal do upadku spółki Vandergriff Industrial i poważnie zaszkodziło lokalnej gospodarce. 38-letni James Vandergriff z Chicago utrzymuje, że żądania jego ojca są niedorzeczne oraz że wielu jego krewnych ma osobiste powody, by odmawiać zamieszkania w rodzinnej posiadłości w Red Creek Valley, a tego życzył sobie w testamencie Albert Vandergriff. Niedawny pożar, w którym zniszczony został dom należący do rodziny, zdaniem Jamesa Vandergriffa tylko podsyca obawy jego krewnych. No nieźle. No nieźle. W takim razie wygląda na to, że w tym pożarze zmarła babcia naszego Ethana, ze względu na to, że Edwin, czyli tam w skrócie Ed, to obstawiam skrót, znaczy skrót, to obstawiam jest skrócone imię dziadka Ethana. Red Creek Valley. Zwykłe, spokojne miejsce. Życie nauczyło mnie dwóch rzeczy. Tak naprawdę nigdzie nie jest spokojnie i żadne miejsce nie jest zwykłe. Ethan przestrzegał, żebym nie dał się zwieść pozorom. Nie musiał się o to martwić. Rozwiązałem dziesiątki spraw, setki. Ta miała być moją ostatnią. Wiedziałem to od początku. Czyli tak jak wspominałem, to jest nasza ostatnia sprawa, czyli zaginięcie Ethana. Tutaj widzę, nic się nie dzieje, raczej nawet nie mogę nigdzie zejść. Ale zobaczcie, jak to pięknie wszystko tutaj wygląda. Naprawdę, przepiękne widoki, przepiękna grafika. Dobrze, że można tutaj biegać, bo gdybym miał tak przejść całą grę na piechotę, to myślę, że to by mi zajęło bardzo długo. Okej, mamy jakąś muzykę. Wał korbowy. Okej, to jakoś zniknie. Przytrzymaj X. Aha, przytrzymaj, przepraszam, a ja sobie kliknąłem. Aha, rozumiem, że to mi pokazuje w takim razie, gdzie tą korbę znajdziemy, czyli gdzieś nad wodą. No dobra. Czyli wodę mamy tutaj, na dole. Więc jestem ciekawy, czy ona faktycznie na dole tam będzie. Co to jest? Wyłącz. Okej. Do przodu, do tyłu. Dobra, domyślam się, że w takim razie w momencie, kiedy znajdziemy tą korbę, to dopiero będziemy mogli uruchomić sobie tę, ten wagonik. Tutaj nic. Dobra, idziemy przed siebie wzdłuż torów, bo widzę, że wzdłuż torów znajdujemy najwięcej w... Chciałem powiedzieć fajnych rzeczy, ale chodziło mi o wskazówki. Więc idziemy sobie. Tutaj już mamy linę.
jakąś. Drut, lina. Zaraz się dowiemy. Lina. Aha, z tym już więcej nic nie możemy zrobić. Tutaj mamy krew. I nogi. Reszta zwłok, ślady krwi. Ofiara odciągnięta, odczołgała się. Odcięte nogi, Dobra, zanim pójdziemy za śladem krwi, przejdźmy się tutaj tędy dalej. Okej. Przybliż. Okej, zabieramy to w takim razie. Gra nam się zapisała. Zbadaj, zbadaj. Benzyna, ropa. Kanister, co mamy tutaj? Sucha trawa. Obszar prostokąta. Drezyna z mostu. Drezyna. Aha, czyli rozumiem, że... Dobra, czyli w takim razie rozumiem, że... Znowu mi się gra zapisała. Rozumiem w takim razie, że musimy tutaj przyprowadzić tą drezynę. Skoro tutaj mamy suchą trawę o kształcie prostokąta, musimy ją przyprowadzić tutaj, ale zanim to zrobimy, to musimy znaleźć tą korbę. Rozumiem, że jak znajdujemy jakieś wskazówki dotyczące pewnych rzeczy, to wtedy pokazuje się nam jakby dalsza część do rozwiązania zagadki. Zbadaj. Wgłębienie. Aha, czyli to był ten kamień, który zebrałem tam przy słupie. Dobra, tam dalej na razie jest zablokowane. Zejdźmy wobec tego tutaj sobie tą ścieżką w dół. Tam coś mamy. Czy to jest właśnie ta reszta ciała od tych nóg? Aha, bo tu są te ślady krwi, dobra. Pęknięta czaszka. Dotknij, przytrzymaj. Jeszcze nie teraz. Zniszczony. Okej, rozumiem w takim razie, że bardzo dużo rozumiem, że najpierw musimy odnaleźć tą korbę i przywrócić jakby całą scenę do tego, jak ona pierwotnie wyglądała, zanim uda nam się o, tu jest, ustalić wszystko. Zbadaj. Korba też zakrwawiona, zabierz. Dobra, wobec tego wracamy na górę. Którędy ja tutaj przyszedłem? Tędy? No i zobaczymy. Rozumiem, że to jest taka chyba jedna z łatwiejszych zagadek, która takie bardziej wprowadzenie, na czym ta gra będzie w ogóle polegała. Drezyna. Na czym ta gra będzie polegała i taki jakby samouczek, w jaki sposób postępować z pewnymi rzeczami i w jaki sposób dostajemy wskazówki, bo zauważcie, że w momencie, kiedy coś znajdujemy, to nie mamy jakby dialogu naszego bohatera, tylko bardziej jego takie przemyślenia na temat... Przywróć. Przemyślenia na temat danej rzeczy, danego przedmiotu. Dobra, i teraz w takim razie musimy się cofnąć do tyłu.
Bo do przodu raczej bym nie pojadę, bo tam były rozwalone tory, tak czy inaczej. Czy ja mogę... Czy ja mogę patrzeć cały czas? Ja mogę, spoko. Naprawdę klimat w tej grze jest zwalający z nóg. To tutaj gdzieś muszę to zatrzymać. Mam nadzieję, że stoję w dobrym miejscu. Coś mi się zapisało, więc chyba musi być ok. Dobra, podejdźmy w takim razie do tego denata i sprawdźmy, czy to w ogóle o to wszystko chodziło. Przytrzymaj. O, najwidoczniej tak. Aha, w ogóle mam kontrolę nad postacią. Myślałem, że... Jezus. Nie spodziewałem się tego pana tutaj. Czy ja mogę coś do nich mówić? Czy to jest nasz Ethan? Wnioskuję po tej bluzie, a ona była pokazana na zwiastunie. Dobra, mamy tutaj związanego Ethana. Zostało nam jeszcze tutaj te takie piórka. Czy to jest już wszystko? Tak jeszcze patrzę, bo może on tam trzymał tą korbę. Może to będzie jakiś moment, w którym on wyrzuca ją. Ale nie widzę tutaj nic takiego. Okej, wróćmy w takim razie na górę. Czy ja mogę coś im zrobić? Nie. Nie, nic nie mogę im zrobić. Mogę tutaj wejść na przykład? Nie, też nie. A, słuchajcie, tam jeszcze może ten kamień. No właśnie. Chronologia oznacz. Później? Aha, dobra. Czyli tak, w jakiej kolejności to się wydarzyło? No dobra, on bierze kamień. Musiał go stąd zabrać. Nie, okej, niech będzie jeden. No tutaj on już jest... Nie, on podchodzi tu, czyli to jest na pewno wcześniej. Lina była rozerwana, ale czy on... Kto to jest? I tutaj jest znowu ten facet z oderżniętymi nogami. A tam jest dziadek, który ma... Dobra, oznaczmy to jako dwójkę na razie. Zróbmy to po kolei, zobaczymy, co się stanie.
Nie, czekajcie, to nie będzie dwójka. Zróbmy to jako trzy. On tutaj sobie z nim gada. Co się w ogóle stanie wtedy? Cztery. Pięć. Sześć. Sześć. Wizualizuj. No dobra, dziadek bierze kamień. Ej, skarbie. Nie ma innego wyjścia. Travis, posłuchaj. Możemy go zniszczyć. Wiem jak. Nie da się, Ethan. Nie można zniszczyć czasu. A tym właśnie jest. Wiecznością. Travis, gadaj, gdzie jest Ethan. Już! Daję uśpionemu to, czego chcę. Czego wszyscy chcemy. Słuchaj, staruszku. Czas iść do domu. Nie! Nie! Boże! Znikaj stąd, do cholery. No już, wynoś się. Zamknij oczy, Travis. Czyli co, mam rozumieć, że dobrze mi się to udało odwzorować? Czy nie? To coś poleciało tam. I tam chyba ktoś stoi. Albo mi się tylko tak wydaje. Tu coś jest. Dziadku, stój, nie podchodź! Ethan, ja też jestem chory. Czuję w sobie uśpionego. To walcz z nim! Ja muszę zniszczyć ten pokój. Korwus, przykro mi, Ethan. Nie mogę ci na to pozwolić. O nie. Coś okay, zwróciło rodzinę przeciwko Ethanowi. Ale jego dziadek próbował się temu oprzeć. Wiek ułatwia zmagania z tym, co żywi się nienawiścią. Nie ze względu na doświadczenie czy mądrość, ale dlatego, że starość to zmęczenie. Jej nienawiść jest mało przydatna. Okej. Tego już chyba nie muszę dotykać. Tym mogę się w sumie tym tylko przejechać, ale nie widzę potrzeby, ale wyłączę to. A, włącz. Dobra. Możemy stąd wyjść. Okej, czyli w takim razie tak by nam wyglądały śledztwa w tej grze. Gra nam się zapisała. Tam mamy jakąś tamę. Dobra, słuchajcie, zróbmy tak, skoro gra nam się tutaj zapisała, to ja tutaj w tym miejscu zakończę ten odcinek i w kolejnym odcinku udamy się w tamtą stronę. Przypuszczam, że musimy iść cały czas gdzieś tam do przodu, wzdłuż tych torów. Gra zapowiada się naprawdę nieźle i powiem wam szczerze, że ja nie sądziłem, że to będzie w taki sposób bardzo dosłowny pokazane wszystko. Ja bardziej myślałem, że to będzie na zasadzie, wiecie, że te nogi obcięte, no okej, obcięte nogi, ale że ta scenka, która była jakby wizualizowana, że to się jakby skończy, zanim to zostanie jakby odcięte, że będzie takie, wiecie, cięcie. A jest tutaj wszystko tak bardzo dosłownie pokazywane. No nic. Dajcie znać, co sądzicie o tej grze. Dajcie znać, jak wam się podoba. Może graliście. Proszę was tylko, abyście nie spoilerowali w komentarzach, co się stanie dalej.
No i mam nadzieję, że ta seria się przyjmie. Ja jestem bardzo zaciekawiony tą grą i tym, co się będzie działo dalej. No i co? Na tą chwilę bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Także zostawcie po sobie jakiś ślad. No i trzymajcie się. Na razie. Cześć!